Widzowie, wiecie jaki jest najszybszy ptak na świecie? Sokół wędrowny. Potrafi pikować z prędkością znacznie przekraczającą 300 km na godzinę. I tą szybką ciekawostką witam Was w drugim już odcinku prosto z gniazda, które prowadzą Cezary Kuciński i Rafał Maliszewski. Dziś gość dużego kalibru. Mógł się schować za obowiązkami, mógł się usprawiedliwiać jakimiś ważnymi spotkaniami, jednak nie. Podjął rękawice i zjawił się dziś. Pytania będą łatwe, trudne, a może kontrowersyjne. Zobaczymy. Dariusz Sikora, wiceprezes Sokoła Ostróda. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Okej. Klub piłkarski Sokół Ostróda. I pytanie dzisiejszego odcinka. Czym jest ten klub? Czym jest ten Sokół? Czym jest ten ptak? Czym jest dla ciebie, Darku, Sokół Ostróda? Od 2 miesięcy Sokół Ostróda dla mnie stał się, można powiedzieć, przygodą chyba życia. Taką w celach do sprawdzenia się i wraz z Tomkiem i Bartkiem zweryfikuje nas, czy mamy dobre spojrzenie na piłkę i tutaj okoliczności sprzyjające na to, żeby powstało coś wielkiego. Coś wielkiego. Czy to wszystko ma jakąś otoczkę takiego dzieciaka, który kopał w piłkę, czy raczej nie powiedziałbyś parę lat wcześniej, że będziesz w tym miejscu, gdzie jesteś teraz? Chyba bym nie powiedział, choć zawsze gdzieś tam z tyłu głowy piłka nożna była i za dzieciaka grałem do juniora. Później nie mogłem tego pogodzić z grą w tenisa stołowego, którą wybrałem jako numer jeden sport swojego życia. Także później piłka nożna poszła troszeczkę w odstawkę, ale zawsze gdzieś tam w domu też była, ponieważ mój brat grał w piłkę, aktualnie jest bramkarzem w Sokole. Także zawsze zainteresowanie pozostało. Otoczka w domu piłkarska była, także jestem cały czas w kręgu zainteresowania piłką nożną. Tak, piłka nożna, ale mówimy tutaj bardziej właśnie o takim zarządzie, prawda? I teraz pytanie, czy nowy zarząd czuje ciężar, tak? Sokół Ostróda to jest jednak klub z historią, a zaczynamy aktualnie z czwartej ligi. Czy czuć ten ciężar? Czy jest jakiś taki presja? Czy raczej na spokojnie? Aktualnie zaczynamy z poziomu klasy okręgowej. Jeżeli mógłbym poprawić, to pierwszy punkt. Ciężar największy był przy podjęciu decyzji wycofania się z poziomu trzeciej ligi do właśnie klasy okręgowej. To był chyba taki największy ciężar, który i najtrudniejsza decyzja, którą musieliśmy wspólnie podjąć. I oczywiście jakoś sensownie przedstawić to kibicom, dlaczego taka sytuacja ma miejsce. I żałujecie tej decyzji w dniu dzisiejszym jako zarząd? Czy jednak uważacie, że to była gra warta świeczki, jeżeli chodzi o degradację? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy możemy żałować, ponieważ nie było innej decyzji. Nie mogliśmy podjąć innej decyzji. Po prostu ze względów finansowych nie było nas stać do przystąpienia rozgrywek do rozgrywek trzecioligowych. Po prostu nie było nas na to stać. Okej. Dobrze. Więc jak wszyscy wiemy, decyzja podjęta. Teraz może bardziej ambitne pytanie, czyli cele. Jaka jest teraz misja klubu? Co chcemy osiągnąć? Jak wiemy, od 2 tygodni, dwa miesiące temu, ani nie było, były tylko i wyłącznie zostały grupy młodzieżowe, tak, które były prowadzone, a z drużyny seniorów ani nie mieliśmy trenera, ani nie mieliśmy nawet zawodnika jednego. Także nasz cel jest prosty. W każdym najbliższym meczu 3 punkty. A co pokaże przyszłość, niech się samo toczy, niech się samo klaruje. My chcemy każdy tydzień z uśmiechem na twarzy przychodzić do klubu, chcemy robić swoje i to nas zweryfikuje, czy w dobrym kierunku idziemy, czy idziemy w złym kierunku. Na ten moment tabela pokazuje, że jest ok. Coś się dzieje, mamy zwycięstwa
jest fajna atmosfera w klubie, także na ten moment jestem bardzo zadowolony, ale i tak samo na najbliższy mecz również naszym celem są 3 punkty i tak samo każdy kolejny, jak i pucharowy z Wikielcem, także podchodzimy do tego krótkoterminowo. Okej. Już wspominałeś trochę o tym, że twój brat jest częścią zespołu. Ja nadmienię, że jest kapitanem Sokołowskim, więc tu jakoś serce bardziej nie bije, jeżeli widzisz, że jednak wyprowadza chłopaków z Sokołem na piersi? Nie będę ukrywał, serce bardzo fajnie zabiło, jak Piotrek wrócił. Bardzo mnie to wszystko cieszy, ta cała otoczka, która tutaj się rodzi, rodzinna wokół klubu. Piotrek no, miał przygodę swoją z piłką na Sokoła, poszedł do Lechii Gdańsk, tak? Później gdzieś tam tułaczkę miał i po województwie, no, ale to była jedna z pierwszych decyzji, że chciałem, żeby Piotrek wrócił, ponieważ uważam, że jest jednym z lepszych bramkarzy tutaj w regionie i w województwie. Także mimo swojego doświadczenia i swojego wieku uważam, że naprawdę w województwie ciężko znaleźć lepszego bramkarza na to i zapewnienia takiego spokoju z tyłu. Druga rzecz, ciekawostka jeszcze, było kolejne fajne przedsięwzięcie przy wyprowadzeniu i wyjściu na pierwszy mecz z opaską kapitana Piotrka, także mój syn jego, Chrześniak, wyprowadzał go, także już w ogóle było bardzo fajnie pod tym względem. I dodatkowo też córka, z jednej strony szedł mój syn, z drugiej strony córka trenera Andrzeja Burcharda, także też bardzo dobre relacje mają ze sobą. Także było łezka się kręciła wokół na pewno. No to w sumie nic zadać, nic ująć. Także państwo Sikora tutaj nam przejmują ostrucki soku, ale to dobrze. To właściwi ludzie na właściwym miejscu, moim zdaniem. A to jest podcast Prosto z Gniazda i subiektywna moja ocena jak najbardziej jest tutaj mile widziana. Bardzo miło to słyszeć. Stwierdziłeś, że no nie będziemy oszukiwać, mówimy sobie na ty, nie będziemy tam panować. Stwierdziłeś, że zostały wam tylko drużyny młodzieżowe po tym, jak przejęliście, że tak powiem, zarządzanie Sokołem. Chciałbym o tych drużynach młodzieżowych teraz trochę nadmienić, no bo Radek Bolumiński jakby tutaj osoba, która sprawiła, że teraz rozmawiamy razem, jest jakby również trenerem tej młodzieży i chcielibyśmy się dowiedzieć, ile tych szkół, znaczy tych roczników trenujecie, jak to wszystko wygląda, czy masz na to wgląd? Jak trenerów posiadać. Radek jest świeżym nabytkiem trenerskim, także nie tylko on, ale również i inni chłopacy, między innymi legenda klubu Bogdan Miłkowski wrócił w szeregi i wstąpił w szeregi grupy trenerskiej naszego klubu. Mamy wgląd do wszystkiego, no. Od podstaw z Tomkiem i z Bartkiem budujemy to po prostu od dołu i bardzo nam zależy, żeby zacząć właśnie od grup juniorskich, także od grup młodzieżowych. Na ten moment mamy wszystkie roczniki i wszystkie grupy młodzieżowe od samego dołu, począwszy od grupy naborowej 2018 rocznika do juniora. Także już no, oczywiście nie wspominając o seniorach. Chcemy prowadzić te szkolenie, chcemy to rozwijać w dalszym ciągu i nie ukrywamy również, że jesteśmy już po kilku rozmowach i kilku fajnych właśnie przedsięwzięciach łączących, mam nadzieję, w przyszłości z Akademią Piłkarską Ostróda. Właśnie na gdzieś tam pierwszy mecz, który mieliśmy u siebie, to pokazało, że idziemy do kibiców z celem połączenia i gdzieś tam nawiązania bardzo dużej współpracy z Akademią. Z jednej strony wyprowadzały dzieci w koszulkach piłkarskich Sokoła, drugą drużynę w Akademii Piłkarskiej Ostróda. Także jesteśmy w dużej po prostu mierze, rozmawiamy z i Piotrkiem, i Grześkiem. Także idzie to wszystko w dobrym kierunku i mamy nadzieję, że po prostu w Ostródzie wszystkie dzieci z najlepszych roczników będą grały razem, a nie będą musiały być rozdzielone po dwóch klubach. Okej.
To tak, że to teraz przenieśmy się znów na ten najwyższy jakby poziom, czyli na drużynę seniorską. Czy planujecie, czy trener Burkhardt przedstawiał jeszcze jakieś plany odnośnie wzmocnień, transferów, czy już możemy uznać, że ta kadra finalnie tak będzie wyglądać do końca, no, tej rundy? Na ten moment okienko u nas zamknęło się transferowe z końcem sierpnia. Tak. W tej chwili możemy jedynie pozyskać graczy, piłkarzy, którzy nie są wolnymi zawodnikami. Ale myślę, że na ten moment kadra jest zamknięta do zimy. Planujemy zimą na pewno jeszcze jakieś dwa wzmocnienia, ale nie więcej. I uważam, że na ten moment przez te dwa miesiące, które pracowaliśmy razem, nie będziemy ukrywać, to było milion rozmów telefonicznych, milion odmów i milion rozmów w klubie. Uważam, że zbudowaliśmy coś fajnego. No, tabela na ten moment pokazuje, że... Tabela tabelą. Nie, okej, fajnie tabela pokazuje, ale chodzi mi też o to, co... że ta grupa ludzi naprawdę się zazębiła, pokazuje, jaka jest atmosfera. Zapraszam naprawdę na trening. Fajnie było zobaczyć na własne oczy, jaka robi się atmosfera w klubie i jak ci chłopacy, mimo że naprawdę ze sobą wcześniej nie mieli za dużo wspólnego, jak szybko doszli do tego, co również my jako zarząd chcemy osiągnąć. Okej, okay, no to jeżeli zapraszasz na trening, to ja zapraszam oczywiście na mecze też. I... Dokładnie tak, najbliższą niedzielę. Dokładnie. I przechodząc płynnie ze spraw jakby transferowych na sprawy stadionu, więc chciałbym zapytać, bo no, nie mieszkam już w Ostródzie parę lat, wiem, że były jakieś problemy kiedyś techniczne ze stadionem. Czy teraz już wszystko gra? Już stan techniczny jest w 100% sprawny tego stadionu? W 100% sprawny nie. Dwie trybuny są wyłączone z użytku w celu odkryte, ponieważ gdzieś tam są pęknięcia w fundamentach i ze względu bezpieczeństwa są wyłączone z użytku, ale bardzo fajnie zdają, że tak powiem, swoją rolę jako powierzchnia reklamowa. Także... także jeżeli chodzi o głównych sponsorów, to też wszyscy kibice, którzy przychodzą na stadion, gdzieś tam widzą, jakie przedsiębiorstwa nas wspierają i za to jesteśmy im bardzo wdzięczni. Okej. Okay. No, stadion jest miejski oczywiście, więc nie mogę nie zapytać o relacje z władzami. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jeżeli chodzi o wasze właśnie relacje, czy to tam wszystko gra. Prosiłbym szczerą wypowiedź. Wiadomo. Nie ma problemu. Cała rozmowa będzie szczera. Nie mam zamiaru tutaj nic ani podbarwiać, ani okłamywać ludzi. Nasze relacje z miastem wyglądają na ten moment naprawdę dobrze. No jak nie bardzo dobrze. Kiedykolwiek potrzebujemy kontaktu z miastem, kiedykolwiek potrzebujemy z dyrektorem UCIL-u, mamy ten kontakt. Dużo rozmawiamy na temat przyszłości klubu, co jest nam potrzebne, co byśmy chcieli zmienić, w jakim kierunku idziemy. I nie będziemy ukrywać, że otrzymaliśmy od miasta na ten sezon bardzo dużą pomoc, ponieważ korzystamy z wszystkich obiektów, łącznie od najmniejszych grup juniorskich po seniorskie, wyłącznie z obiektów miejskich za naprawdę niedużą kwotę. Okej, no to wróćmy teraz do mojego poprzedniego pytania odnośnie stadionu. Więc czy są jakieś rozmowy na temat naprawienia tych trybun dwóch odkrytych, czy jednak na razie to zostanie tak, jak zostanie? Na ten moment zostanie jak zostanie. Nie interesujemy się tymi dwoma trybunami, ponieważ nie robimy imprez masowych. Nasze mecze są do 999 osób, ponieważ koszt organizacji imprezy masowej jest bardzo duży, a my patrzymy też jako z biznesowego trochę punktu widzenia, ponieważ nie zarobilibyśmy na ten mecz, jeżeli byśmy zrobili imprezę masową,
a przyszłoby na mecz 1,5-2 tysiące ludzi. Na razie jest fajnie, przychodzi 850, 900 ludzi, 750, cały czas w tej otoczce się kręcimy i to jest, uważam, i tak bardzo fajna publiczność, która wcześniej nie występowała w takiej ilości. Właśnie, publiczność to jest ta druga najważniejsza część klubu, tak? Bo jakby patrząc, kibice tworzą klub i tak jak mówisz, czuć, tak, to wsparcie, czuć tą taki powiew, że ludzie wierzą, tak? Was czujecie to wsparcie jako zarząd od kibiców? Tak, no, nie oszukujmy się, no, jesteśmy świeżym zarządem. Gdzieś tam w naszym zarządzie jest Bartek Bukowski, który od wielu lat jest w klubie, tak? Jako występował wcześniej jako fizjoterapeuta. W tej chwili również pełni tą rolę wraz z członkiem zarządu. Nie będziemy ukrywać, że pierwszy mecz, który organizowaliśmy po prostu u siebie, nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Byliśmy przygotowani na różne scenariusze, ale spodziewaliśmy się 300-400 ludzi, ponieważ na wcześniejsze mecze Sokoła, jak była druga liga czy trzecia liga, przychodziło 200-300 ludzi. Spodziewaliśmy się, że będzie większe zainteresowanie, ponieważ wielu piłkarzy jest z okolic, także gdzieś tam to samo z siebie dało do myślenia, że tych ludzi powinno być więcej. Nie spodziewaliśmy się takiej ilości. Czyli pojawił się uśmiech, szczerze. Pojawił się uśmiech, zobaczyłeś ludzi? To, po to się to robi. Nie będzie po to się to robi. Mówiłeś, że żadnych tam imprez masowych nie robisz, no wiadomo, tak dalej, ale czy jakieś inicjatywy sportowe, jakieś charytatywne rzeczy macie w planach, robicie coś takiego? Jak najbardziej mamy w planach imprezy charytatywne, mecze to będą mecze charytatywne. Sponsorzy, piłkarze, były legendy klubu. Są plany, ambitne plany. Mamy nadzieję, że wiele uda się dobrego zrobić takimi meczami, takimi przedsięwzięciami. Druga rzecz jeszcze planujemy na koniec sezonu dla wszystkich przyjaciół, dla ludzi, którzy nam pomagają, nas wspierają. Planujemy bal przyjaciół Sokoła. Czyli mam czuć się zaproszony, rozumiem? Jak najbardziej tak. No to. Ja ogólnie już rzucam wam wyzwanie, że musimy kiedyś zrobić mecz 11 na 11, Sokół Ostróda na trawie kontra Sokół Esport. W sensie... O, to jest pomysł. Kogo, że jak wygramy, co wtedy zrobicie? Wtedy zamienimy rolę. Nie ma no dobrze. Ale na wszystko. To ja teraz mówimy, śmiejemy się, ale wiadomo, no na to muszą być jakieś finanse. I możesz nam może jakieś rąbka tajemnicy powiedzieć o jakieś takie właśnie lokalne firmy może sponsorują, albo jakieś większe sponsorzy, macie coś na oku, jakieś rozmowy już są, coś niedopięte? Na ten moment jesteśmy bardzo zadowoleni z grupy sponsorskiej. Wielu przedsiębiorców pomaga nam. Naprawdę wybraliśmy bardzo dużą ilość tych sponsorów. To nie są naprawdę jakieś tam bagatelne kwoty. Zapraszamy również inne firmy, jeżeli mają chęć pomóc. Z tego miejsca na pewno największym sponsorem jest miasto Ostróda, Ostróda Jacht, Laminopol. To są w tej chwili firmy, bez których i miasta nie ruszylibyśmy dalej. Ale naprawdę każdy jest tutaj potrzebny. Dla każdego jesteśmy również bardzo wdzięczni za to, jaką ilością może pomóc. Każdą pomocą, nie tylko to są pieniążki, żeby każdy nie myślał, że tutaj zaraz Sokół ma 35 sponsorów, z tego to jest 1 000 000 złotych, bo to nie jest 1 000 000 złotych. Także budujemy to od nowa, budujemy na zasadach relacji rodzinnej i zachęcamy wszystkich do współpracy. Czyli tak jak powinno być. A mówisz, że sponsorzy pomagają pokonywać już trudności. Ale wiadomo, ludzie też, sam powiedziałeś, że ludzie mają różne wyobrażenia i na pewno mają wyobrażenia, że rola prezesa to wiadomo, prezes, nogi na biurko i sobie siedzi. Ale wszyscy wiemy, że tak nie jest i każde środowisko, każda liga, czy to te największe, czy te najmniejsze, mają swoje własne problemy. Tak jak powiedzmy Pep Guardiola w Manchesterze ma swoje problemy, tak i ty, Darku, wraz z zarządem macie swoje problemy. I jakie problemy ma prezes takiego klubu?
Pierwszym problemem było podjęcie decyzji o wycofaniu się z rozgrywek ligowych. To była trudna dla nas decyzja. Nie będziemy ukrywać, że po podjęciu tej decyzji oficjalnego komunikatu telefony się rozdzwoniły, każdy był w szoku. To było smutne, ale potrzebne widocznie dla naszej piłki tutaj regionalnej. Problemy, no, naszymi problemami z całym szacunkiem, no, jest organizacja. My to robimy charytatywnie, jesteśmy tak jakby wolontariuszami na tych stanowiskach, nie bierzemy za to wypłaty, poświęcamy swój czas, za to też myślę i ja, i Tomek, i Bartek najbardziej jesteśmy wdzięczni swoim rodzinom, którzy są zrozumiali, ponieważ to też kosztuje troszeczkę mniej czasu spędzonego z nimi. Ale na razie myślę, że ich uśmiechy na twarzach, na stadionach oddają to wszystko. A problemy? Nie chcemy tu rozmawiać o problemach. Jest dobrze i idziemy dalej, do przodu. A propos pójścia do przodu, to Radek Bolomiński w poprzednim wywiadzie, jeżeli ktoś się widział pierwszego odcinka, to polecam, wspominał o tym, wiadomo, o e-sporcie. I mówił, że porzucił ten pomysł i zarząd kazał mu go jakoś prezentować. I pytanie, czy jesteśmy tutaj dlatego, że po prostu już szkoda było go i a niech ci będzie, czy faktycznie cię przekonał jakimiś takimi logicznymi argumentami, że jednak ten e-sport może mieć jakąś taką iskierkę potencjału? Powiem ze swojego punktu widzenia. Radek przygotował się bardzo profesjonalnie z tą prezentacją. Przedstawił nam ją. Dosłownie rozmowa może potrwała po tej prezentacji maksymalnie 5 minut. I podjęliśmy od razu decyzję, że idziemy w to. Chcemy rozwijać klub nie tylko i wyłącznie na stadionie, ale również i w internecie, przed telewizorami, przed monitorami, przed telefonami. Idziemy w nowoczesność. Nie jesteśmy zamknięci na takie tematy. Radek dostał czas na zbudowanie tego przedstawienia. Daliśmy sobie rok czasu na to, jak to wypali, co z tym będzie, żeby nam dalej przedstawił. I z każdym dobrym pomysłem każdego człowieka, na każdy taki pomysł jesteśmy otwarci i chcemy o nim rozmawiać. Jeżeli to będzie dobry pomysł, idziemy w to dalej. Jeżeli to będzie zły pomysł, projekt zamykamy. To jest proste. Patrzymy na to też z punktu widzenia biznesowego. Tak jak rozmawialiśmy, dla nas są ważne też, żeby to klub przynosił zyski, a nie straty, ponieważ nie o to w tym wszystkim chodzi. Ale też jeżeli klub będzie przynosił zyski, a przy tym będzie dużo dobrej zabawy, to już wszyscy się będą cieszyli dookoła. Oczywiście. Czy są jakieś oczekiwania wobec nas? Nie będę ukrywał, że jestem częścią tego wszystkiego, więc warto się dowiedzieć. Teraz pierwszy raz rozmawiam z wiceprezesem. Rafale, tak jak rozmawialiśmy też z Radkiem, nie mamy oczekiwań. Chcemy zobaczyć, co przyniesie najbliższy rok, jak to zbudujecie, jak będzie wyglądała wasza praca względem tego, co zbudujecie. I będziemy rozmawiać wszyscy razem. Tak jak Radek wie, co też my ze swojej strony możemy dać, bo nie chcemy też tylko, żebyście wydawali. Również chcemy, żebyście wy mieli wobec nas jakieś oczekiwania i mam nadzieję, że je spełnimy w przyszłości. Okej, okay. No to jeszcze jedna ważna rzecz. Czy po nieudanych derbach z Jeziorakiem w sekcji sportowej, czy się żegnamy, czy jeszcze będzie? Okay. Wymyślimy jakąś karę co najwyżej. Dobra, to... Nie, żartuję oczywiście. Nie, bawmy się przy tym. To ma się budować w fajnej atmosferze, tak jak wcześniej wspominałem, a nie na zasadzie rozliczania za coś, co ma być dobrą zabawą. Dobrze. Szybkim tempem przechodzimy do ostatniego jakby rozdziału naszego programu, czyli rzuty karne. Więc Darku, poznaliśmy cię od strony jakby wiceprezesa Sokołostrona, to teraz poznamy cię jako człowieka. Więc miałem przygotowanych kilka krótkich pytań, szybkich odpowiedzi. Nie masz pomidora niestety. To nie kanał, znaczy ja nie pamiętam, jak się nazywał ten magazyn piłkarski z Kanal Plus. Czekaj.
A nieważne. Dobra. Liga plus ekstra. Tak, dokładnie. Ze smokiem i twarem, jasne. Dokładnie. Więc najpierw pytanie, czy wczoraj oglądałeś to, co leciało w telewizji i właśnie nazywało się meczem reprezentacji? Oglądałem. Jak się bawiłeś? Szczerze. Ja jestem tego, ja zawsze tak do tego podchodzę, że za 2 miesiące nikt nie będzie pamiętał o stylu, tylko o wyniku. Powiem się, niestety rozmijam z tym. Ja w ostatnim podcaście powiedziałem, że będę się obawiał meczu w Tiranie z Albanią, a tu trzeba było się obawiać o narodowym z Wyspami Owczymi. Dużo zmian, za dużo zmian w ostatnim okresie, także to jest, uważam, to jest ten największy błąd, że nie ma dobrego fundamentu, nie buduje się czegoś w jednym kierunku od dłuższego czasu, tylko za mało czasu się daje trenerom ogólnie, nie tylko chodzi o reprezentację, ale i o kluby piłkarskie. Za mało czasu daje się trenerom do wprowadzenia swojej myśli i uważam, bo na to naprawdę trzeba czasu. My tu sobie powiedzieliśmy z Andrzejem, dostaje 2 lata spokojnej pracy i choćby nie wiadomo co, naprawdę trzęsienie ziemi musiałoby się jakieś wydarzyć, żeby cokolwiek się stało, żebyśmy musieli zmienić trenera. 2 lata to jest ten czas, po którym będziemy się rozliczać, siadać do rozmów i zastanawiać dalej. Okej, okay, to mam takie pytanie. Wchodzisz w buty Czarka Kuleszy. Dostajemy w trąbę w Tiranie, czy zwalniasz Santosa, czy nie? Uważam, że to nie jest odpowiedni trener na to stanowisko. Odważnie. Ja również się zgadzam. Kolejny siwy bajerant? No. Chociaż trochę mi go szkoda, bo jak patrzę na jego reakcję na tym przelinii, jak on to... Ja uważam, że trener Papszun byłby odpowiedni na to stanowisko w tej chwili. Ja myślałem, że on właśnie z Rakowem odchodzi i że czekał na to stanowisko trochę. Tak mi się wydaje. O, może niedługo dostanie. No, nie nasze decyzje. Się. Na szczęście jeszcze nie nasze, także... Tak, dowiemy się. No, są bo głowy, które na tym muszą kombinować, ale uważam, moim zdaniem, że trener Papszun powinien być pierwszym trenerem reprezentacji. Okej, okay. Nagrywamy to w piątek po meczu reprezentacji z Wyspami Owczymi, więc nie znamy jeszcze wyników, wy już znacie. Więc wiecie, czy Santos poleciał do Portugalii czarterem w jedną stronę, czy jednak kupił bilet powrotny do Warszawy. Dobra, szybkie pytania. Ulubiony klub, Darku? Arsenal. O nie, no to już tutaj kosa niezgody. Bo ja za Tottenhamem niestety. Ulubiony piłkarz? Thierry Henry. A, no to z tym się mogę zgodzić. Pierwszy mecz na stadionie, jaki obejrzałem? Sokół Ostróda. O. Pamiętasz jaki to był mecz? Kto cię zabrał? Nie. Na pewno tata. Na Sokół Ostróda, ale to jest jakiś stary stadion. Ale z kim? Na pewno sobie nie przypomnę, nie ma na to szans. Okej. Okay. Jakiś, który pamiętasz? Słucham? Jakiś, który pamiętasz? Jakieś wrażenie na tobie zrobił? Jakiś mecz? Ogólnie? Ogólnie. Który widziałeś na żywo, no? Największe wrażenie na mnie zrobił mecz na żywo w Dortmundzie z Bayernem Monachium. Bundesliga. Tak jest. Że tam dostałeś bilety na ten mecz. Ajej. Powiem to było największe wrażenie, pierwszy raz wtedy pojechałem. Największe z żoną wtedy pojechałem, z mamą. I z mamą do tego wycieczkę sobie zrobiliśmy, ale największe wrażenie na mnie zrobiło, jak zobaczyłem tam małżeństwo gdzieś w wieku między 75 a 80 lat. W przerwie, jak szliśmy, jakieś piwko i wursta. I obydwoje ubrani od stóp do głów BVB za rączkę, z kiełbaską, z piwkiem, mistrzostwo świata. No takich obrazków chodzi się na stadion. Jaki chciałbyś mecz jednak zobaczyć jeszcze na żywo? Na który nie byłeś? Na jaki stadion chciałbyś pojechać? Ogólnie nie. Chciałbym zobaczyć kiedyś finał Ligi Mistrzów na pewno. Okej. Okay. Klasycznie. No, powiem wam, że z biletami jest tak ciężko ostatnio. Chciałem kupić na mecze, no bo nie będę ukrywał, mieszkam w Danii na co dzień. No i dwie polskie drużyny walczyły z dwoma duńskimi drużynami w eliminacjach Ligi Europy i Ligi Konferencji. Tak, do Ligi Mistrzów jeszcze wtedy, Kopenhaga z Rakowem. A jeszcze tak, jeszcze było Raków grał, tak. Powiem wam, że chciałem kupić bilety na jeden i na drugi mecz, to w minutę 30 wszystkie poszły jak pień. Więc... Jak na podsiadły na Narodowym. No, dokładnie.
Także następne pytanie: morze czy góry? Góry. Pizza z ananasem czy bez? Bez. No dobrze. Sernik z rodzynkami czy bez? Bez. Dobrze. O, swój chłop, widać. Wieczór z Premier League czy wieczór z FIFA? Z Premier League. O, to się... No to może chyba czas kończyć ten podcast. Mówiłem, że będzie szczerze. Dobrze. Więc tak jak zapowiedziałem przed chwilą, dziękujemy tobie, Darku, za ale szczery... Ale poczekaj, żeby nie było, nie zapytałeś, czy mam Xboxa, czy sam nie gram w FIFA. Ja uwielbiam FIFA, nawet mogę was sprawdzić, nie ma problemu. Da się tłumaczyć. Uważam, że jestem mocny. To wyjdzie nowa odsłona 29, to będziemy rozmawiać. Nie ma problemu. Jakiś tutaj... Chętnie umówię się z wami na mecze towarzyskie. To może... Może już napastnika będziemy mieć do drużyny. Lewego obrońcę. Lewego obrońcę? No tym bardziej. Chociaż my ostatnio gramy trójką z tyłu. Chyba no to na wahadełko pójdę. Także chłopaki tam na wahadne. Wiceprezes idzie po was, więc... Czyli będą i sparingi na trawie, i sparingi na cyfrowej murawie, tak? Jak najbardziej. Ja bym mówił, z uśmiechem na ustach i dobra zabawa. I tą dobrą zabawą kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy tobie, Darku. Dziękuję również. I widzowie, pamiętajcie, komentarze są dla was i do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie kciuki.